Ten rzut karny przeszedł do historii piłki nożnej. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Kesek i w dzisiejszym odcinku obejrzymy najdziwniejsze rzuty karne. Zanim przejdziemy do oglądania, zostawcie łapkę w górę, kliknijcie taki sam przycisk, subskrybuj tam na dole. No i oglądamy rzuty karne, bo wiele na pewno będzie ciekawych. Dobra, widać, że jakiś tutaj zawodnik wchodzi do karnego, ale przeciwnik postanowił mu rozwalić pole karne. Kropkę, z której się strzela, no i to był Cristiano Ronaldo w ogóle. Rzucił w niego potem piłką, no i tam przeciwnik się troszeczkę spruł do niego. Było to nieładne zachowanie przeciwnika i chyba dostał za to kartkę. O, tutaj też widać, że no piłkarze są cwani, nie? Zobaczymy teraz, czy Ronaldo w ogóle strzeli tego karnego. Podchodzi do rzutu karnego, strzela, jest gol. No i ciekawe, jak zareagował po trafieniu. Zaraz zobaczymy. Jest! Cieszynka. Dobra, coś tutaj kolejnego się dzieje. Co się wydarzyło? On złapał piłkę w polu karnym, nie wyszła całym obwodem i sędzia postanowił podyktować rzut karny. No i w sumie jest to słuszna decyzja. Bo nie wyszła całym obwodem, jak najbardziej. No i zawodnik podchodzi do karnego, oddaje strzał, ale nie trafił. Ale historia. No i rzut karny, tam kibice szaleją za bramką. Widać, że są to kibice Sportingu chyba. Czy nie, jakaś inna liga. Bramkarz pokazał, nie, to jest inna liga. Bramkarz pokazał, gdzie ma strzelić przeciwnik. On daje strzał, strzelił w to miejsce i nie trafił. No, bramkarz tutaj wygrał tą grę psychologiczną. Zdecydowanie tak. Jest karny, tam już Marcelo się cieszył, jak Ronaldo strzelał. No, dosyć zabawne, nie? W sensie zaczął się cieszyć, zanim gol padł. I to El Clasico? Co jest grane? Zawodnik podchodzi do karnego, patrzy się na bramkarza kilka razy. Strzela i bramkarz broni. Jeszcze chciał dobić, ale to chyba była seria jedenastek. Szachtar kontra, nie wiem, jakaś inna drużyna. Ziomek dał wcinę, piłka nie doleciała, bramkarz złapał. No najgorzej tego karnego strzelił. Tak nie powinno się wykonywać jedenastek, moim zdaniem. Wcinka jest taka zawsze trochę riski. Można przestrzelić, może być niedolot, albo bramka zostanie w środku. Mamy karnego, to jest chyba Dudelange. Karny leciał, przeleciał przez siatkę i gol nie został uznany? Co tutaj się wydarzyło? Dziura w siatce chyba była. Tak jest. Dziura w siatce, proszę Państwa. Okej, mamy karny. Zobaczymy, co tam się wydarzy. Bierze rozbieg, oddaje strzał i bramkarz znakomicie broni. A co tam się wcześniej wydarzyło? Nie wiem. Ale bramkarz gołd. Kolejny rzut karny, strzał. Ujujuj, piłka poleciała chyba na 10. piętro na stadionie. Podbiła się w ogóle podczas strzału murawa jakoś i dlatego tak to poleciało. Aż się wkurzył Harry Kane. Ronaldo podchodzi do karnego. Przeciwnik mu piłkę wykopał, a ten go szturchnął. I upadł. Co jest grane? Był ten karny w końcu? Jest rzut karny. Ronaldo podbiega, strzela i bramkarz broni. Ajajaj, ale się musiał CR7 wkurzyć. Bramkarz dotyka poprzeczki. Co jest grane? Co tam się dzieje? Pokazuje mu, żeby strzelał w prawo. Ciekawe. Oddaje strzał, strzelił w lewo i pokazuje mu w prawo, w prawo, w prawo. Na pewno się bramkarz wkurzy. Ajajajajajajaj. No i tutaj teraz mamy pojedynek. Dinozaur kontra, nie wiem, jakiś Tinky Winky. Ogonem chciał strzelić, ale nie trafił. Co to w ogóle jest? I podchodzi jakiś prezes w garniaku, strzela i gol. Co tutaj się w ogóle dzieje? Taka chińska liga chyba. Czemu to jest jakiś dinozaur? Nie wiem, co to jest za postać. Neymar ma świecone w oczy, podbiega do rzutu karnego, strzela, gol. No kurde, strzelił, wytrzymał tą batalię nerwów. Drogba chciał podejść, zabrać piłkę przeciwnikowi. Jest w ogóle rzut karny. Podbiega przeciwnik, oddaje strzał i bramkarz broni. Drogba zaczął się śmiać, że coś tam sprowokował. No, fajnie to dosyć rozkminił. To w ogóle już było w MLS. Kolejny strzał. Uuu, każdy tą sytuację. Rozgrzewający się z rezerwy wszedł na boisko, zatrzymał piłkę podczas strzału. Dostał już tą kartkę i sędzia podyktował przez to rzut karny, z którego no, drużyna straciła gola. O, tutaj bramkarz broni. Strzał. Samobój. Ajajajajajajajaj. No to tragiczne, że tak powiem, wykończenie obrońcy. Ronaldo. Bohater dzisiejszego filmu, najwięcej karnych strzela. Podchodzi
i strzelił z prostego podbicia. On ma takie coś, że ta piłka się podbija, uderza i wpada. Fajne. Okej, mamy karny. Zobaczymy, co tam się wydarzy. Bierze rozbieg, oddaje strzał i bramkarz znakomicie broni. A co tam się wcześniej wydarzyło? Nie wiem. Ale bramkarz gołd. Kolejny rzut karny, strzał. Ujujuj, piłka poleciała chyba na 10 piętro na stadionie. Podbiła się w ogóle podczas strzału murawa jakoś i dlatego tak to poleciało. Aż się wkurzył Harry Kane. Ronaldo podchodzi do karnego. Przeciwnik mu piłkę wykopał, a ten go szturchnął. I upadł. Co jest grane? Był ten karny w końcu? Jest rzut karny. Ronaldo podbiega, strzela i bramkarz broni. Ajajaj, ale się musiał CR7 wkurzyć. Bramkarz dotyka poprzeczki. Co jest grane? Co tam się dzieje? Pokazuje mu, żeby strzelał w prawo. Ciekawe. Oddaje strzał, strzelił w lewo. I pokazuje mu. W prawo, w prawo, w prawo. Na pewno się bramkarz wkurzy. Mina tutaj podchodzi do rzutu karnego. Strzela na bramkę i jest gol. Jest cieszynka. Zaczyna tańczyć, ale coś chyba tutaj jest nie tak i sędzia każe mu powtórzyć tego rzutu karnego. No i ten bramkarz mówi, czy się denerwuje. On powiedział, że nie. No i podchodzi. Będzie strzelał, oddaje uderzenie, no i teraz bramkarz broni. I mina już nie jest taka miła. Rzut karny, cyk, z piętki wykonany. A jak? Takie bramki też są ładne. Czekaj, czy tak można w ogóle strzelać? Ale chyba tak. Jeśli biegniesz cały czas, why not? Już się schowałeś pod biurkiem. Kolejny rzut karny, uj, potknął się, oddaje strzał, no i wykończył, no dobra. Trener się z niego zaśmiał, że wywalił się niechcący, wstał, oddał uderzenie i piłka wpadła. Spojrzał się tylko na sędziego, czy może strzelać. Rzut karny podchodzi, rakietę odpalił, ale co wyjął bramkarz? Kolejny rzut karny, słupek. Co to są za rzuty karne? To jest jakaś seria jedenastek. Trzeci nietrafiony. Czwarty nietrafiony. Seria jedenastek bez trafionych karnych. Piąty nietrafiony. Szósty nietrafiony. Ktoś trafi w ogóle? Kolejny nietrafiony. Siódmy. No i zobaczmy. To jest ósmy rzut karny. Strzał nad bramką. No dobra, została ostatnia tura karnych. Poprzeczka. I teraz jak on trafi, to wygrają. Jest 0-0 w karnych. Ostatni rzut karny. Co to była za seria jedenastek na koniec? No coś niesamowitego. Zostawiajcie koniecznie łapki w górę. Klikajcie takie, sam się subskrybuj tam na dole. No i widzimy się w kolejnym filmie już jutro. Do zobaczenia. Siemano!